Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Rybstach i dzisiaj robię zarybianie, kolejne zarybianie jesiotrami, orfami i karasiami. Dwa karasie pójdą do mojego dużego stawu i jesiotry pójdą tutaj do małego stawku, bo dwa jesiotry mi zmarły, więc dwa jesiotry. Tu są jesiotry, a tu widzicie dwie żółte orfy i jedna biała orfa. Dobrze, to ja je przeleję do wiaderka, już temperatura się wyrównała. No i widzimy się za sekundę. Dobra widzowie, tutaj są te rybki, niezbyt widać. Pierwsze wyciągamy jesiotry i jedna orka właśnie przy wyciąganiu do wiaderka. Niestety, ale uciekła. To tutaj mam, o, to jest, to karasie idą do dużego stawu. Muszę wyciąć jesiotry. Dobra, mam jesiotra. No, te jesiotry takie młode. To jest jesiotr czarny albo amerykański. Poleciał do wody. I teraz jeszcze jesiotr albinos. O, tu jest orfa. A pierwsze jesiotry, one są mniej odporne od tych wszystkich. O, jest. No i taki albinos, taki jak w zarybianiu jesiotrem. O, tutaj puszczę. On poszedł. Błyskawica. Dobrze, pomogę mu. Dobra. Taki jesiotrzyk. No i teraz orfy. I przy tych orfach będzie trochę ciężko. Tu są śliskie. Tu są karasie i tu są te orfy. Pierwsze muszą prawą ręką. Może będzie podwodny film jakiś z tych orf. O, tu była jakaś orfa. Dobra, mam. Nie. Jest. Nie mam. No z tymi orfami ciężko, widzowie. Takie są śliskie strasznie. Miałem jakąś. Biało. Ale cały czas mi ucieka. Tutaj są te karasie, ale one... One są do stawku drugiego. Okej, mam. No. Ciężko, widzowie, z tymi orfami. To ja wam zaraz je pokażę, jak wezmę jakąś do ręki. Widzowie, taka orfa malutka. No, ciężko było i poleciała. Czekajcie, chyba zrobię sobie taką siatkę. O. Nie no, poleciała. Ciała. Teraz tą drugą. I tutaj zrobiłem tak, żeby te orfy nie wyskakiwały, ale tak wyskakują. O, na przykład. O, ta już lepiej. Uciekła mi. No, takie białe orfy, widzowie. Tu jest taka jedna biała.